Wróciłeś z ekspedycji, na której byłeś z Maćkiem Moskwą, ambasadorem marki Fujifilm. Kręciłeś wideo, kręciłeś film. Pytałem trochę o to Maćka w kontekście zdjęć, jak wygląda filmowanie z roweru. Czyli jednak wyprzedzałeś akcję czasami, krzyczałeś, dobrze Maciek, teraz dociśnij, teraz kręcimy, teraz panoramujemy. Nie, to nie była wyprawa, która była pod film. Czyli naprawdę jechaliśmy na festiwal, naprawdę pokonywaliśmy te wszystkie przeszkody i, i, i ja miałem taki sam, znaczy miałem identyczny komfort czy dyskomfort jak, jak, jak bohater. Więc ja starałem się robić tak, żeby być nie na rowerze, w trakcie jak filmuję Jadącego Maćka. Plus dużo tego, co, co robiliśmy, to nie była sama wyprawa. To znaczy, sama wyprawa to jedno, a, ale też robiliśmy przecież Maciek fotografował ludzi poza. A ja chciałem bardzo pokazać, jak on się zachowuje wśród ludzi. Znaczy, jak Zobaczycie, jak fotografuje fotograf, który nawiązuje kontakt z ludźmi, który nie zachowuje się jak typowy turysta wysypujący się z autokaru. Yy, I to było ciekawe. Znaczy, bardzo fajnie było to patrzeć i to podglądać. I to czasem wymaga podglądania z bardzo bliska, a czasem wymaga podglądania z daleka, żeby nie psuć tej sytuacji. Kręciłeś yy, nowym aparatem XH2S. A dodatek jest to zupełnie nowe doświadczenie dla ciebie. W takim sensie, że to było pierwszy raz kręcenie wideo sprzętem Fuji Film. Jak to się udało? Przyznaję, że nie traktowałem Fuji jako sprzętu do filmowania. I tutaj, jakby skok na głęboką wodę na kilku polach, to znaczy, sama wyprawa z maczkiem, to jest już jakieś wyzwanie. W takim momencie, kiedy jedziemy w, w teren. Trudny, wymagający, albo podróżniczo, albo sytuacja jest niepewna, albo po prostu trzeba się spakować niemalże w kieszenie. I ja chciałbym mieć jedno urządzenie, które robi bardzo dobre zdjęcia i bardzo dobry film, czyli jakby na współczesne standardy, że jest to film, który można puścić w kinie i robi też fotografię, którą można potem nie tylko umieszczać w prasie i w internecie, ale da się ją drukować. No i to jest w tym H2S-ie. I to jest yy, yy, pewna niespodzianka. Ja się tego nie spodziewałem i to naprawdę działa. Pytanie o pierwsze wrażenia, bo to jest XH2S, to jest linia XH, którą zapoczątkowała XH1 i to nie jest taka bardzo typowa linia, jeżeli chodzi o funkcjonalność i o ergonomię Fuji. Jakie były pierwsze wrażenia twoje z tego aparatu, który trafił w pudełku do ciebie tuż przed wyjazdem? Dobra zasada, żeby nigdy nie jechać na zdjęcia sprzętem, który się właśnie wyjął z pudełka. Ja właśnie to zrobiłem i to wszystko miało swoje konsekwencje. Przede wszystkim to jest chyba wszystko, zależy od tego, z jakiego świata się wchodzi. W ten. Jeżeli myśląc o takim upgrade, że nagle mamy jakiś mały Fuji i wchodzimy na duży Fuji, no to dostajemy. Aparat, który się wygodnie trzyma, jest to już całkiem, całkiem fajne. Natomiast ja wychodząc ze świata takiego bardziej filmowego, no to jakby wróciłem do fotografowania, do filmowania aparatem. I filmowanie aparatem było przez pierwszy moment, a, chyba nie wiem, czy dam radę. Natomiast pierwsze wrażenie to było takie, że o, działa stabilizacja. I to jest coś, co. Zastanawiałem się, jak będzie, ale działało ono tyle dobrze, że w ramach redukcji sprzętu przed wyjazdem więc no dobra, to nie biorę statywu. Znaczy, to nie jest tak, że statyw by się nigdy nie przydał, ale po prostu da się zrobić stabilne ujęcie, gdzie będzie oczywiście. Yy, czuć oddech operatora, to znaczy to, że się kamera rusza, ale to będzie ok, to będzie obrazek, który będzie do wzięcia, który wytrzyma duże powiększanie czy projekcję, i że to jest ok. No na to postawiłem i na tym się absolutnie nie przejechałem. To znaczy, a rozmawiamy o sytuacji, że wjeżdża się 5 km pod górkę i... Brakuje powietrza. <laughs> tak, brakuje powietrza w płucach i wtedy się wyjmuje aparat i ręce się trzęsą i e, oczywiście zapierając się kolanem o podłogę, rower, kamień, skałę i coś tam, da się zrobić stabilne ujęcie. To, to o takiej stabilizacji mówimy. Cały sprzęt, którym filmowałem, de facto miałem w dwóch pouczach, w którym się dało jechać na rowerze. I to jakby w taki sportowy sposób. Nie 15 minut z domu do pracy, tylko naprawdę wyprawowo. Nie? A bardzo temu pomógł tak naprawdę obiektyw. I to było z pierwszych wrażeń, to było wow. Dodajmy, to jest obiektyw, nowy też obiektyw, tak samo jak, jak korpus xf 18120 To jest zoom, power zoom w zasadzie z takimi funkcjonalnościami właśnie zaprojektowanymi celowo do wideo. Po pierwsze zakres, 18-120, to jest, mi się wydawało, że nie ma takich obiektywów i chyba nikt nie ma takich obiektywów w ofercie, ale też chodzi o to, że jeżeli są, bo ja pamiętam z lat 90. pojawiały się pierwsze zoomy 28-300, ale one były bezużyteczne, w sensie one miały tak niski kontrast i były tak nieostre, że były do niczego. To jest bardzo dobry sprzęt, to robi ostre zdjęcia i przy 18, i przy 120, jest uszczelniony przeciwko pogodzie i to jest super. Ma wewnętrzne ogniskowanie, więc się nie wysuwa, więc nie zmienia kształtu rozmiaru w trakcie filmowania czy w trakcie pakowania. No, podróżniczo super. Ten obiektyw ma tę funkcję super zoom, czy jak to się nazywa? Power, Power zoom. zoom, przepraszam. Więc jest to świetna funkcja, której ja przyznaję nie używam. Ale nie używam jej nie dlatego, że źle działa. Tylko nie używam jej dlatego, że to nie do końca jest moja estetyka. To znaczy dla mnie takie powolne do zoomy, to jest, czy może nawet szybkie do bo tam bardzo precyzyjnie można to sobie ustawić, no to jest taka estetyka trochę brazylijskich seriali i nawet branżowo, branżowo funkcjonuje coś takiego jak brazylijski docisk. Raczej po prostu ustawiałem ogniskową i filmowałem tą ogniskową. Te pierścienie chodzą tak elektrycznie, to znaczy, że jeżeli ktoś bardzo lubi stare metalowe szkła, no to nie będzie się czuł z tym dobrze. Ale to jest jakaś cena za te wszystkie dobre rzeczy, które są z tym szkłem? Y Nowy obiektyw, nowy aparat, yy, ważna rzecz, yy, także poprawiony, udoskonalony autofokus. Tak, to było dla mnie odkrycie yy, takie, znaczy poczułem się dinozaurem trochę, bo nie śledziłem tych wszystkich nowości, które się dzieją yy, w filmowaniu aparatami. Natomiast yy, i przez pierwsze trzy dni yy, ambitnie próbowałem ostrzeć palcami, bo przecież film robię. Czyli w związku z tym dużo fotografowania polegało na tym, że zdyszany wbiegałem na górkę, znaczy wjeżdżałem na górkę, bardzo się starałem wjechać szybciej, czasem się to udawało, czasem zupełnie nie. No i wtedy zdyszany wyjmowałem aparat i wtedy bohater nadjeżdża. Robienie tego, ostrzenie takiego palca, tego palcami jest trudne po prostu. Trzeba to zrobić samemu. No i tu się okazało, że... I pomaga facet, co się nazywa autofocus. Tak, a ja, ja niestety zatrudniłem go dopiero po trzech dniach. To było super, to naprawdę fajnie zadziałało i e, zmieniło, zmieniło jakby sposób pracy i myślenia w ogóle o tym sprzęcie. Jak mówisz o takich ułatwiających funkcjonalnościach sprzętu, Y, ułatwiających y, pracę, to pytanie na przykład o, y, o ISO, o czułość. To jest automatyczna czułość, czy na stałych czułościach pracujesz? Ja osobiście lubię pracować y, na stałym ISO, bo ten automat to nigdy nie wiem. Jeżeli to będzie dobre ujęcie, w którym ktoś powie coś ważnego i będą emocje, to jeżeli ono będzie ziarniste i nieostre, to jest mniej ważne. Ale absolutnie ten aparat do tych pięciu tysięcy, były sobie użyteczny, nawet się nie zastanawiałem. Oczywiście na skali ma więcej, ale do pięciu tysięcy to go używam po prostu ale to są bardzo indywidualne sprawy i to też bardzo ważna sprawa dotycząca i tego sprzętu, ale tak każdego innego, bo to jest coś może, co mi dało wyjście z fotografii do filmu, że ja się nie zafiksowałem, nie jestem zafiksowany na żadne rozwiązanie, tylko szukam najlepszych do danego zadania. I tutaj na przykład mając, wracam do tego, że to jest świetny aparat i świetna kamera albo odwrotnie, to coś, czego używałem bardzo często, to tam jest siedem ustawień customowych i po prostu wiedziałem, że pod tym ustawieniem mam e, wysokiej jakości film, pod tym mam e, większą kompresję, ale inny profil, a pod tym profilem mam zdjęcia. E, no i to jest fajne, że to jest w jednym urządzeniu. I co się szybko przełącza, i ma powtarzalność, no to jest bardzo dobre. XH2S y, może nagrywać ProResy, może na, ma nowego Floga. E, czy używałeś tego i jak ci się to używało? E, używałem i nie używałem. Dlaczego? Dlatego, że e, nagrywanie ProResów do środka, bez zewnętrznych dysków, rekorderów, to jest super sprawa. No, z drugiej strony też e, nagrywanie e, ProResów wiąże się z dużymi pojemnościami i szybkościami zapisu, więc trzeba nagrywać na e, CFastach. No to tu jest nowa karta. To... Nowa karta CFast Mini, bardzo szybka, bardzo fajna, ma jedną wadę, jest dość kosztowna. E, w przypadku krótkich prac, e, można taką kartę mieć jedną albo dwie. W przypadku podróży jest to trochę wyzwanie, no bo ja miałem po prostu wszystko nagrywane na kartę SD, co wyklucza nagrywanie ProResów, ale jest jedna naprawdę fajna funkcja w Fuji, że można kopiować wewnętrznie pliki. Krótko mówiąc, to była dwutygodniowa, trzytygodniowa wyprawa wideo bez laptopa. Byłem w stanie wszystko nagrywać i kopiować wewnętrznie, robić backup. Y tym wewnętrznym kopiowaniem. Nie jest to bardzo szybkie, to oczywiście wymaga organizacji pracy. Na co jest, wyjaśnimy, na co jest nagrywany materiał? Przechodzi z karty CFast na SD, takie jakie mamy w środku. I to SD nie musi być szybkie. Wydaje mi się, że w filmie trzeba parę decyzji podjąć wcześniej mhm. i trzeba się ich trzymać konsekwentnie. Ja na przykład zdecydowałem się, że nie będę nagrywał e-flogu, który będę potem konwertował. Tylko właściwie 90% materiału nagrałem w Fuji Eternie, bo pomyślałem, że tę podróż trzeba sfilmować w Eternie. Jak mówimy o takich warunkach wyprawowych, yy, m, prąd, yy, baterie, ładowanie, jak ci się sprawował ten aparat i właśnie i Zaskoc zasko zaskoczył mnie na maksa, miałem za dużo baterii. To znaczy wziąłem wszystkie jakie się dało, czyli miałem ich chyba 5, używałem dwóch. Oczywiście bezpiecznie się czułem mając worek baterii, no ale to, że on się ładuje również z powerbanka, a przede wszystkim ta żywotność baterii jest bardzo, bardzo ok. To znaczy, de facto nie używałem więcej niż jednej baterii dziennie. Tutaj byłem bardzo pozytywnie zbudowany, bo to cały czas nie jest takie oczywiste. W przypadku kamer zasilanie jest dużym problemem. Dźwięk. Dźwięk tu jest akurat w Fuji jest mniej więcej w tym samym momencie, co Kiedyś, wtedy, kiedy ja filmowałem aparatami, tak było. Czyli podpina się zewnętrzny mikrofon na mini-jacka, cały czas jest to standard. Można zastosować przejściówkę na mikrofony z XLR-ami. To jest z kolei przydatne, gdyby oprócz filmowania podróżniczego trzeba było nagle zrobić coś w innych warunkach, współpracując z. Z akustykiem, z dźwiękowcem, ale też no, to nie jest kamera. To jest to ograniczenie, gdzie jakby wychodzimy z kamery, mamy aparat, więc to ten dźwięk yy, to jest bardziej może jakby pole dźwiękowców do wypowiadania się, ale on przekonwertowany to nie jest to samo, bo coś tam się nie stabilizuje, ale jest to wystarczająco dobre, co nie zmienia faktu, że w przypadku podróżniczego nagrywania. Zadziwiająco dobrze też, dobry jest też ten dźwięk, który się nagrywa wewnętrznie. Oczywiście on łapie dźwięki z obudowy i, i tak dalej. Ma wszystkie te ograniczenia. Czy jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy były potrzebne do, do Twojej pracy? E, bardzo właściwie nie. To znaczy, rzeczywiście postawiłem na minimalizm. To jest Coś takiego, że trzeba było podjąć tę decyzję, no bo oczywiście statyw, tak, oczywiście gimbal, jasne. E, tysiąc rzeczy można by. Dron. E, akurat z dronem, rzeczywiście, jeśli chodzi o drona, to sytuacja była prosta, ponieważ do Tunezji nie wolno wywozić dronów. E, I naprawdę pytają o to na granicy i prześwietlają bagaż podręczny i główny. E, I naprawdę nie można. E, to trochę oczywiście bolało, bo film podróżniczy z dronem wygląda od razu lepiej. E, ale z drugiej strony fajne jest wyzwanie, czy ograniczenie jest wyzwaniem, że yy, trzeba to zrobić bez drona, i jakoś skleić tę opowieść, więc, yy, więc kleimy ją. Jedna rzecz, która się nasuwa, yy, jeżeli chodzi o pytania, to no, Afryka Północna, Sahara, yy, wysoka temperatura momentami była yy, i w związku z tym, czy, yy, czy nie przegrzewał się aparat. To Zawsze była bolączka aparatów filmujących, że, 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 to, że to tem temperatura mogła wzrosnąć. Ani razu nie było sytuacji, kiedy coś by się wyłączyło, by się zgrzało. Problem nie zaistniał w ogóle. Nawet o nim nie zdążyłem pomyśleć. Jeżeli chodzi o grzanie, e, żadnych problemów, chociaż też nie, e, żeby było jasne, ja nie robiłem długich ujęć. W takim użytkowaniu, czyli robimy ujęcia, które mają do 5 minut, e, to w ogóle problem. Nie zauważyłem go. Więc... Czy czegoś Ci zabrakło? Brakowało mi szarych filtrów, które byłyby wbudowane w korpus. Ale nikt jeszcze nie wymyślił, jak to rozwiązać, ponieważ to bardzo powiększyłoby aparat, więc kompromisem, który tutaj trzeba zawrzeć, jest używanie zewnętrznych szarych filtrów. To się sprawdziło, ale trzeba się było do tego przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o ogniskową jakąś funkcjonalność, miałeś taki moment, że aj przydałoby się coś, przydałby mi się czas na poznanie tego sprzętu, bo to była ta sytuacja, no jakby na tym polegało to zadanie, że uczyłem się go na żywo. A każda z tych funkcji wymaga trochę czasu. I na przykład autofokus, który chwalę, jak już wszedłem w menu i zacząłem 3, 5 i 7 dnia wprowadzać nowe ustawienia, no to nagle przestał tak fajnie działać. Aha, no dobra, no trzeba było się wycofać. I tak po trzech tygodniach to już tam się trochę obcykaliśmy. W drugiej połowie wyjazdu opanowałem wyświetlanie histogramów w Wizjerze, jeżeli chodzi o samą ergonomię użytkowania. Szybkość włączenia, startu, gdzie fokus, jaka ogniskowa, w którą stronę się to kółko kręci, bo przecież każdy ma swoje przyzwyczajenia, to są słynne wojny systemowe, że jedne obiektywy się kręcą w jedną, w drugą, tu można to przestawić. Ale i tak jest zawsze, i tak zawsze zaczyna się od przekręcania w, nie, nie w tę stronę, i wszystko, czego oczekiwaliśmy od takiego podróżniczego sprzętu, super, no, to znaczy cały czas wybrałbym go jako. Mój sprzęt fotowideo na taką wyprawę. Będzie więcej wyjazdów z x -Y h 2 s Myślę, że bardzo bardzo chętnie. No, moje doświadczenie z filmów dokumentalnych jest takie, że, bo znowu trochę wchodzimy w to filmowanie aparatami, że on pozwala na bycie blisko bohaterów. I to, że on wygląda jak aparat, a robimy wideo, to cały czas jest jakich, jakaś zaleta. On się pozwala bardzo też zbliżyć do ludzi. On jest moim zdaniem fajnym narzędziem dla ludzi, którzy chcą robić na przykład dokumenty w taki sposób właśnie osobisty, że sami są reżyserami i, i operatorami, tych, którzy lubią pracować blisko swoich, swoich bohaterów, e, równocześnie nie naskakując na nich z wielkim sprzętem, to to, to jest dobre rozwiązanie. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.